Kobra na przykład dzisiaj widziała, nie wiem, aktora z pierwszymi, jak, nie, z pierwszej miłości aktora dzisiaj. Podeszła normalnie, zapytała się, chwilę tam z tym aktorem porozmawiała, na chwilkę, ale to kulturalnie podeszła, zapytała się, czy mogę z panem chwilę porozmawiać? Nie tak jak niektórzy tak do mnie, jebut kurwa i chuj. Nie, kulturalnie. I zobaczcie, jak to ten. Jak ten aktor się nazywa? To, co dzisiaj widziałem się z aktorem. To nie wiem, jak on ma na imię, ale on gra jako tata Emilki, pierwszej miłości. No W i Wadlewie. no, widzowie, kobra podeszła, zapytała się, czy mogę z panem porozmawiać. I ten aktor powiedział, że tak. I nie tak, niektórzy wy, widzowie, pierduk i o, bo kurwa, trzeba zrobić takie zdjęcie, aż trzecie rękami. No, normalnie z kobrą Może chwilę. ja to powiem, Tego, bo no właśnie to faktem z daleka to widziały. Powiem tak. Akurat czekałem grzecznie na Tigera, bo się tu umówiliśmy masz w kamerę. danym miejscu. I akurat na chwilę tak patrzyłam się, rozglądałam się po prostu, bo jestem osobą taką, która lubi obserwować, co wokół tego świata się dzieje, prawda? No i tak coś pod oczami przeleciało i mówię tak, cholera. Czy to nie jest tata Emilki, który właśnie gra w tym filmie z pierwszej miłości? Na początku uważałem, że to jest podobny do niego facet. Ale mówię tak, pierdykam, idę do niego grzecznie i się zapytam. I grzecznie się zapytam, mówię tak, przepraszam. Tak, słucham, on odpowiedział, a mówię tak, czy ja mogę z panem zamienić parę słów? On powiedział, że nie ma sprawy, z uśmiechem, fajnie. No to ja mówię tak, przepraszam, że ja tak głupio się pytam, ale czy to nie jest, pan nie jest tatą Emilki z pierwszej miłości? Głupio się tak fajnie na mnie popatrzył z uśmiechem i mówi, że tak, zgadza się. A ja mówię, no właśnie, tak. Spojrzałam się na pana, ale wie pan, burza może być do każdego podobna, ale to nie znaczy, że to pan. A mówi, masz rację, dziewczyno. Życzyliśmy sobie miłego dnia, powodzenka. Bardzo miło, sympatyczny facet. Naprawdę, ja go pozdrawiam. No i wiadomo, taka była sytuacja dzisiaj. Naprawdę, ja byłam w szoku. Myślałam, że mi się przywidziało, ale niestety to była prawda. Niestety on był tu, w okolicy.